Witam serdecznie, Ja panu panienkę. znam chyba. O, chyba Dobry zakładek wieczór. gazet. Słuchaj, maleńka. Właśnie otwieramy z Felipe pierwszą szkołę tańca. Jednocześnie chcemy trenować balet, ale także aktorstwo. Mamy fajne zlecenia na filmy. No i szukamy potencjalnych tancerek i aktorek do naszej agencji. Agencja nosi nazwę oczywiście Rude Boy Agency Filming. Możesz sobie też sprawdzić nasze broszury, które tutaj mam w bagażniku. No ale co najważniejsze, chciałbym po prostu zaproponować ci pierwszy angaż. Angaż naszej najnowszej, że tak powiem, produkcji. Musical The Los Santos Music Love. No i potrzebujemy kilka tancerek. Dzisiaj o 19:00 pierwszy casting. CSGOLOMBARD.COM. To tutaj kupisz końce do swoich ulubionych ruletek. Wszystko za wygodne dla ciebie metody płatności. Ja jeszcze oczywiście, musimy jeszcze zgarnąć jedno zdjęcie dla pani. Ogarniemy sobie... No jakąś pozę zrób, pokaż trochę bestii w sobie, no, taka bestia, że chcesz... Ktoś ci coś wziął, ktoś ci wziął lokówkę, kurwa. No, dawaj, więcej bestii. Lokówkę? Tak. O Boże, to ja to chciałam ładnie tutaj zapozować. No to nie, to spokojnie, pokaż najlepsze swoje chwyty, że tak powiem. No dobra, proszę. Tak, oh, będę yeah. pozować. Fuck yeah. O tak, więcej gracji, hej, dziewczyno. Hej, no hej. Widzę tutaj potencjał, chyba ktoś ma rolę pierwszoplanową. Jeszcze. No. Fajna jesteś, Sofii. Dzięki. Może po castingu byśmy poszli na kawkę. Ale jedyna kawka to logo cappuccino. Słuchajcie, jedziemy na Starą Melinę. Przyjeżdża tam oczywiście nasz kolega George, udziałowiec Singapore Mission. Pamiętasz go? Aha. Ten co moetami napierdalał, moet machine, kurwa. Dobra, lecimy, prowadź. Ten co Stara miał, Melina. Ten film Mokre Wargi? Tak, tak, to jest ten sam typ. Tylko przy nim wiecie, musimy się, bo to jest poważny gość. Okej, Sofii? Ja nie wątpię w twoją, tak, królewską, że tak powiem, taką, kurwa, no wiesz, twój vibe taki królewski, no. Czuję się, jakbyśmy wywozili królową, ale przy tym gościu trzeba być naprawdę tip-top grzecznym. Dobrze, dobrze. Nie ma sprawy. Dziękuję za gwiazdkę, byku. Dobra, przestań jeździć. Dobra, ty tam robot cicho bądź. Witam serdecznie. Witam. Hej, koleżanko. George tutaj, Sofii. Szanowna aktorka. Witam. Cześć, hej. No, a ty mały co? Cześć, wuje. Z przedszkola spierdoliłeś? Witam. Nie, no, ja tutaj z chodź, pogadamy z wujkiem, chodź tu. Z braciem, dobra. Witam. O ty, cześć, ja cię pieś wujka. Sophie. No, da mu wypatrz, jak się wujek napierdala z frajerem. Ty, co jest, kurwa? Cześć, ja cię pieś wujka. Kurwa, uważaj, mały! Uważaj! Sorry. Nic się stało. Patrz, nie mogę, braciszka. O, przepraszam, chodź. Wujek ci pomoże. Zostaw go. Jestem jego wujkiem, dobrze, czekaj. Dobrze już. Dobra, słuchaj. A, kurwa, dobra. Chodź, małolat, pogadamy. Okej. Okay. Co mordo robisz? Słuchaj, młody, patrz. Widzisz tą fokę? Poczekaj. Ty, kurwa, masz telefon? Ile tam masz, kurwa, lat? Nie, słuchaj wujka. Dobra. Wujek będzie miał dupcenie, nie możesz tego spierdolić. Halo, Pixel. Halo. Chuj, Ksiel, odkładaj ten telefon, bo są biznesy do załatwienia. Czekam. Wujek na ci 80 dolców, jak wyruchamy fioletową. Czekaj, wujek Logan mnie chce pobić. Nie chcę nikogo pobić, jesteś pierdolnięty? No dobra. Obijesz, to mi zaraz koniak, nie zruchamy tej laski, stary. Słuchaj, robię taką akcję. Daj mi, kurwa, dokończę, nie przerywaj mi. Cześć. Słuchaj, ona się na mnie grzeje. Ona się, kurwa, smaży na mnie, rozumiesz, jak cebula, kurwa, na patelni. I robimy taką scenkę. Ja do niej podchodzę, będę z nim tam gadał, a ty podchodzisz po jakichś 3-2 minutach i mówisz tak: wujku Loganie, dziękuję, że pożyczyłeś wczoraj mi na chleb. Jesteś najlepszym wujkiem. Przytulisz mnie i odejdziesz, dobra? Akcja! Z futrenarki. A, przepraszam, muszę się tu z moim kuzynem pogadać. Wujku Loganie. Tak? Ja ci dziękuję, że wczoraj kupiłeś mi chleba. Witam. Nie ma problemu, wiesz, że kocham, kuzynku, oj, daj przytulaska wujkowi. Jutro będziesz miał nowe ciuchy. Zadbam o ciebie. Co do komunia? Tak. Dobra, teraz pierdolajcie już. No wiesz, Maleńka, działam też charytatywnie właśnie. Zaadoptowałem 15 dzieciaków takich. Normalnie na chacie 15 takich biega. O, wiesz. To duże serduszko. No wiesz, ja w sobie mam takiego tyrana, ale pęka mi serce po prostu, jak widzę biedę. Boja. A, to z dzieciństwa. Nigdy nic nie miałem. Normalnie zapierdalałem chleb gołębiom, kurwa, na rynku, bo nie tak byliśmy głodni. Woda to deszczówka normalnie z kranu zapierdalała. Masz duże serce, bardzo duże serce. Trenowane. No widzę, czuję. Patrz, kurwa, rzucaj ryżem, mają wchodzę do mieszkania z nią. Jako małżeństwo. No mało lat, rzucaj ryżem, kurwa, tam. Ale nie mam ryżu!
To upierz syp, kurwa, z bani. No i... Dobra, wchodzimy. A, Maleńko, tu będziemy mieszkać. Będzie zadowolony. Gdzie on? Gdzie ten chłopak? Proszę. Dzięki, nie mam pojęcia, no. Jechałam na komendę, żeby się zorientować, gdzie jest. Chodź, Pixel! Chodź, Pixel! Oj! O, nie! O, co ty gadasz, ty? Co ty zrobiłaś, Alice? Ale ma... Ile masz lat? I tu jest więcej dzieci niż obywateli normalnych, ty. Ja sobie nie mam. Siemano, wariak, co tam? Ej, znikła. Chcecie jakąś klamę ogarnąć, chodź na zewnątrz, bo tu głośno. Ej, ja poleciałam. Poleciałam już na 2 metry pod komendę. No to nie grać. Tu biega. Ej, Pixel, poleciałam już na 2 metry pod komendę. No, skoczek narciarski, ale to jest duży cieciorni. Opa! Nie, mam cię, mały. Wujek, no puszczaj. Kurwa, ale... Zaczynek, gdzie ty go wrzuciłeś? Za krzaki poleciał, ty! Co tam? Co tam? Gdzie kurwa? On jest? Logan w wielkim, kurwa, ale siedzi. Ale siedzi, wszaka siedzi. Wyłaś, młody! Ale tu się... On jest śpieszy od ciebie! Jak będziesz niegrzeczny, no to ciebie też tam wrzucę! Ale on też jest młodszy! Odbiju, wuje! Z wujkiem się nie lubisz bawić? Byłem mały. Z wujkiem się nie lubisz bawić? Dawaj, chodź wujka, chodź wujka, chodź wujka. Wujek, wujek, stój, no chodź, poczekaj. No, ci pewne ucho, chodź. No, no. To. Czekaj. Kurde, czekaj. Haha, kurwa, puść mnie. No, ale jeszcze nawet zapomniałem. O ty kurwa, zobaczysz, tylko wyjdzie na żywo płot. Czaki go, czaki go! To ci starego w burrito zawinie w dywan i go spuszczę w kiblu, ty kurwa. Odstaw, ujka! Czaki go! Chowaś! Au! O ty gnoju, jebany! Ale jak ty się chcesz przyrobić, kurwa? Nie, nie bij! No, nie bij! Dobra, pressing z gnojem zrobię zaraz, ty kurwa! Put kurwa na klatę! Ja pierdolę! Najebał dziecko. Ale to był żart, czyli dostał raz, kopa. Ej, mogę. Żartowałem lekko, bo ty pierdolisz. Ej, no, żartowałem, ej, chłopaki, to nie moja robić. Czemu pobiłeś Olivera? Córki, wchodzisz do pokoju córki, a my tutaj z George'em. George plądruje tą szafkę, szuka w niej coś, tak? Siup. A ja sprawdzam laptopa twojej córki, że chcę go odłączyć. Wchodzisz i mówisz, a co to się dzieje? I dalej się potoczy. A potem już będzie. Dobra. 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 To ekstra. I pamiętaj, musisz wolno chodzić, żeby kamerzysta cię mógł to czas złapać, dobra? Dobra. Dobra. Felipe, jesteś gotowy? Robimy pierwszą próbę. Nagrywaj. Nie, patrz. Ty przeszukujesz tak, ona wejdzie, co tu się dzieje? A my mówimy do niej... Jebanie! Dobre? Dobry. No musisz tak być. A kiedy mam tutaj wejść na dzień spadającej szklanki? Na przykład teraz. Okej. Czekaj. No dawaj ty. Czekaj. O kurwa, by się roz... Pum! Pum! Zbita szlanka! Pum! 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 Kurwa, już całą zastawę rozdupcyliśmy, a ona nie przychodzi. Co się dzieje? Halo? Córciu? Co się... Siemaneczko! Co wy robicie? No, a co mogliby robić teraz? Wiesz, co się czeka teraz? Co mnie czeka? Sługa kara. Jaka, za co? No, a jak myślisz? Byłaś codziennie grzeczna bardzo. Ale halo. Jestem grzeczna. No. Proszę zostawić moją sukieneczkę. Poczekaj, wracaj tu! Trzymaj ją, George! Szybko! Co jest? Dobra, robisz. Mamy to. Całkiem niezła scena, kochani. Bardzo dobrze to wyszło, super. Musimy to chyba powtórzyć jeszcze, co? Tak, zróbmy dubelka. Dubelek walimy. Tak. Dobra, teraz chłopie na wierzchu. To, tak. Już się plądruje. Bum, 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 bum.
Dobra. To jest kurwa. Dobra. Co się tam na czacie bum. Co się dzieje? Co się tutaj dzieje? Spokojnie, cięcie robimy. Teraz z tej perspektywy muszę to nagrać. Okej, dobra. Jeszcze raz wchodzisz do pokoju, no. My jesteśmy tutaj, ty wchodzisz do pokoju. Dobra zaskoczenie, ale więcej gracji. Dziewczyny, chcesz... Dobra. No. Okej. Co się tu dzieje? Panowie, ale co panowie tutaj robią? Jeszcze raz, spokojnie, jeszcze raz, bo nie złapałem jej, dobrze. Musi być w tempo, muszę. Pamiętajcie, kamera, akcja i lecimy. Dobra, uwaga, 3, 2, 1, kamera, akcja! Co się tu dzieje, panowie? Co to ma być? Jeszcze raz, kurwa, muszę bliżej stać. Jeszcze raz, przepraszam, okej. Okay. Ostatnie cięcie, mamy ostatnie, to, dawaj. Spokojnie, mamy. Czekaj, muszę się przygotować, czekaj. Dobra. Wiem kiedy. Rekwizyty w dłoń, panowie, że tak powiem. Czekaj. Światło, kamera, akcja. Dobra. Kurde, gdzie ona jest? Panowie, co się dzieje? Chodź tu. No, lecimy z tobą. No, będziesz... Jesteśmy duetem szalonych rabusi. Przyszliśmy cię okraść. Nie, to jest słabe. Nie, koniec, basta. To nie ma... Cięcie, kurwa. To jest do kitu. To jest kurwa do kitu. Okay. Jaki gwałciciel mówi, chodź tu, maleńka, my jesteśmy rabusiami. To zmiany, wyjebasz tą scenę. Inaczej. Jeszcze raz. Mam takie jedno pytanie. Jaki gwałciciel, przepraszam bardzo? Taki musical. Rap. Nie, tylko nie za to ci płacimy, spokojnie. No, coś mi się nie wydaje. Spokojnie, ostatnia scena. Coś mi się nie wydaje. Dobra, spokojnie, panowie. I wiecie, przeszukajcie tutaj dokładnie, sprawdźcie. Musisz się położyć. O nie, wiecie, może nawet takie, o nie, nakryła nas, czy coś takiego, ale nie wiem. Chyba, że tutaj będę się coś robił, że będę tańczył. Dobra, to dawaj. Dobra. Nie, poczekaj, jeszcze nie. Co? Nie, cicho, chodź tu. Ustaw sobie... Że wtedy będzie chciał. Cicho. Ustaw sobie to ruchanie, nie? Wiesz, które? A ja szybko złapę i ci podbiegnę z nią, dobra? Dobra. Bądź gotowy, już ustaw to. Dobra. Światła. Kamera. Akcja. Akcja! Co jest? Ona chyba uciekła. Co jest, kurwa? Co jest? Gdzie ona jest? Szukaj. Halo, co się dzieje? Co jest? Aleńka? Chyba nie tak miało być, co? Ale poczekaj, jak miało być, ale przecież musisz się dogadać. Spokojnie, tak. Menadżer wszystko już wyjaśni. Tak? Ty podpisałeś kontrakt chyba? Nie podpisałam nic aktualnie. Chciałem powiedzieć, że to taki musical, to się zaczyna, że taka scena dorosłych, ale nagle przeradza się w piękną miłość. Tak, bo chodzi o to, że patrz, my chcemy jakby cię, wiesz, no porwać, już cię mamy rozbierać, to mówisz, nie, dajcie mi chociaż chwilę i zaczynasz śpiewać. I my zaczynamy tańczyć, jak duet. Ty jesteś między nami, a my tańczymy, mamy takie meloniki i laseczki, tak. Jakoś średnio w to wierzę. Tak, my już cię rozbieramy. Słyszałeś? To. Psy przyjechały. To? Psy wyzwałaś. O, nie. O, nie. Nic nie wezwałam. Wezwałeś policję? Nie wezwałam. Pięć na górę. No to bym przejebane, bo nam przybiją gwałt, kurwa, jeszcze oszukiwanie na filmach. Ja pierdolę, spierdalamy stąd. Okej. Ej, wezwałeś policję? Przez okno. Mówimy George, na kurwy je pojechać. Uciekamy. Przecież przez okno wyskoczymy. Cały scenariusz. Nic nie widać, kurwa, przez zasłonę. Dobra. Chowajmy się za słońce. Poczekaj, mam lepsze, bo tu też jest fajna skrytka, czekaj, przeszukamy wszystkie miejsca. Pod łóżkiem, daj pod łóżko. Coś narobił? Znowu to samo. Tyś kurwa niczym, nawet nie potrafisz zruchać laski. Jebany lamus, totalne dno. Telefon jest. Za kogo ty się masz? Stajesz się, ukamujesz, po to ci ten sikor i złoty łańcuch, pomóżcie mi! A tu śmierdzi, pod łóżkiem. Ja nie mogę wyjść, zaklinowałem się. Nie mogę na ciebie patrzeć, po prostu dość tego... Kim jesteś, kurwa? Kim się stajesz codziennie? Kurwa. Bo jak nam przybiją taki wyrok, to jest przypał, nie? Musimy stąd wydupcać, stary. I najebmy jeszcze jej na łeb, kurwa, garść. Weźmy ją. Ja no żartuję, fajna dziewczyna. Chodź. Gdzie jesteście? Na dole. Aleńka, spokojnie się nie stanie. To miał być w ogóle inny musical. Nie dogadaliśmy się, tak, ale... Przejdźmy na kanapie, pogadajmy o tym, tak? Po prostu.
O co? Nie, dzięki, możecie po prostu iść. Pogadajmy na kanapie. Oczywiście, no słuchajcie, no nie ma co, no możemy porozmawiać. No. Mogę ci pokazać scenariusz, no jak chcesz, że jak nie wierzyłaś. No szkoda, że wcześniej nie przeczytałaś. Nie, dzięki, tutaj możecie po prostu iść. Nie miało tutaj do niczego dojść. No słuchaj, może, bo wiesz, to, wiem, źle miało, to się źle zabrzmiało to wszystko, po prostu ta nasza nachalność mogła być lepiej odebrana, tak? O to chodzi w tym wszystkim, że punkt kulminacyjny tego wszystkiego jest, kiedy ty sobie zdajesz sprawę, że ty nie masz już wyjścia. O właśnie. Zatkaj mordę. Tak. A nagle te emocje sięgają zenitu i ty już w ostateczności, wiedząc, że zostałaś wystawiona na pożarcie, odpierdalasz najlepszą scenę życia, zaczynasz śpiewać i nas to tak podnosi, że my tańczymy z tobą. Wyobrażasz sobie to, co się dzieje w głowie widza? Ofiara tańczy z gwałcicielami. Wszyscy śpiewają, wszyscy się cieszą. Tak. Czarno z bielą się a łączy. Później jeszcze Logan miał swoją kwestię, zaśpiewaj tak. Ją. Zaśpiewaj okay. To, co miałeś. Ja miałem podbijać go. Dawaj. Jaką? Ja zaśpiewam, czyli. No i wchodzi on, męski nadbubel na czarno, policjant. Zwalcza złych złoczyńców i zakochuje się w różowłosej kobiecie. La la la. I wtedy ona całuje go w usta i zostają z narzeczeństwem. Musical piękny, wszyscy patrzą. Dzieciaczki zbiją brawa. No, nie podoba ci się to? Nie, jeszcze, słuchaj, jeszcze jest poczekaj. Piosenka. Jeszcze jest piosenka, posłuchajcie mnie. Jest jeszcze finałowa, tak. Dobra, dajcie beat. Suzy, nie bierz go do buzi, nie szlochaj, ja cię kocham. Tak jest, tak, to jest właśnie to. Chodzi o chodź, właśnie... chodź Suzy, pokażę ci. Ja ci to kurwa teraz nawinę. Dobra, uwaga, to puszczam bicik taki. Ja, taki spokojny. Właśnie tak. Dobra, jest Logan. Dobra. Wchodzi on. Troszkę przyspiesz, żeby to poszedł, no. To ja daję werble, Dobra, dobra. Tak, i lecimy. Wchodzi ona, będzie gwałcona. Ja Shrek, a on... Nie, zamknij pizdę, George. Zamknij pizdę. Werble. Muszę się wczuć, poczekaj. Dobra, i lecimy. I teraz tak. Wchodzi ona, cała spocona. Siedzi George Logan, będziesz gwałcona. Ale chwila. Nie rób ze mnie debila. Ona w śpiewaniu ma super skilla, więc mi nawija. Ale nie roladę na uszy. Kurwa, twój stary się kruszy jak chleb. Twój stary się kruszy i to jest zjeb. Ja mam mordy łeb. Właśnie tak, nie. Ona ma różowe włosy. Ta. Nie sprzedałem nikomu kosy. Ej, twój stary lubi bigosy. A ja mam tu rude włosy. Ona ma dupę opiętą w majty. Twój stary, kurwa, jeździ na go-karty. I pokazuje kurwa lejce. Szuko, ja nie stoję w kolejce, mam kartę Visa i debet, a twój stary jest zjebem. Mam tu ty łańcuch kurwa i wszystko tu jebie, a? Ty myślałeś, że będę cię gwałcił kurwa w tym domu? Będę cię gwałcił, ale nie mów nikomu. Nie no, żartowałem, nie jestem gwałcicielem. Biorę ciebie kurwa, jakbym wyrywał z kuchni ścierę. Elo, nie jestem gejem. Czyż lubię Felipe? Ta, ty masz ogoloną Essa. Yeah. Nie, chłopaki, wiecie co, my się i tak nie dogadamy za no to wyjazd! Nie żartuję! To też była kwestia, poczekaj! To też była kwestia tego filmu, ej! Poczekaj, Suzy, chodź, pokażę ci na kanapie, na jakiej podstawie mieliśmy film nagrywać, bo mam tutaj taką jakby, no, na czym się wzorujemy, tak? Wiecie co, znajdziecie sobie po kogoś innego. Dobra, nie czuję klimatu. Nie czuję waszego klimatu. No, pokażę ci filmik, na czym się wzorujemy tylko, no. Nie, dzięki, naprawdę. Już nie chcę, nie czuję waszego klimatu. Nie czujesz mojego klimatu, bo nie. Ja go mu czuć mogę. Zrobię kurwa z pizdy kogiel mogę. Mam tu załogę. Nie, dobra, sprawdź. Pokażę sytuację. Ej, polipsystom, spierdalamy. Gdzie? Co ty gadasz? No spokojnie pogadajmy. Nie, wydaje mi się, że nie da rady chyba. Nie dogadamy się. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo w domu. Jakieś kurwa krzyki, ja tutaj dostałem... Nie ma nikogo Halo. W domu. Co otwarte. Zamknięte jest. Co tu nie się dzieje? No co tu się dzieje? Mamy teraz casting. Jaki casting? No, byku, nie zapali się, to nie wiesz. Nie no, robimy casting, bo szukamy obsady do nowej gry komputerowej. Jackie Chan 17, kurwa, szukamy no takiego Chińczyka z krótką brudką. Tak powiem... No? Współrzędne od pewnej osoby. Współrzędne? Jakiej? Że tutaj się coś dziwnego dzieje. Co się dziwnego dzieje niby? No. Jestem może w środku Sofii? Sofii? Suzy jest tylko. Jest Suzy. Suzy? Jaka Suzy? No czekaj, bo chyba jest tyle zajęta, jeśli wiesz... O co chodzi, bratku? To jest moja kobieta. Pierdziele.
Dobra, no może być twoją kobietą, ale jest chyba trochę zajęta. Przecież ja nic jej nie robię, gościu, wydaj spokój, ja tu sobie tutaj przyjdzie. Ona się spotkała tylko z przyjacielem. Tak, nie, no, jest z Montezem na górze, już kończą. On nie potrzebuje dużo. Znaczy, kończą... Znaczy ten... Jakim Montezem? Znaczy, Cortezem, taki raper. Nikogo nie ma w domu, do widzenia. Poczekaj, jest przypał. Ej, no jak można na psa dzwonić, wiesz co? Chcieliśmy mnie zgwałcić. Nie, jak cię zgwałcić, dziewczyno, jakbyśmy cię zgwałcić. To byśmy cię zgwałcili już dawno, kurwa, ogarnę się. Tak, zauważyłam. Bo zaraz serio cię zgwałcimy. Ja żartuję, żartuję. Nie, to... Ja nie chciałem, przepraszam. Tak się mknęło po prostu. Nie, nie, no, ja was zaczęłam lubić. Uczyłem się. My ja się lubimy, przecież to były żarty. Wam powiem ciekawostkę. Jak byłam mała, zostałam zgwałcona przez współpracownika mojego byłego. Uf, myślałem, o, że przeze mnie, ale dobra. Serio? Przez tak. Kogo? Teraz to mnie zgłupio. Dlatego mnie to nie bawi. A, ale mnie przecież nie chcieliśmy cię zgwałcić. No to, ale no, mnie to nie bawi, nie bawią mnie takie sytuacje przez tamto. Aha, okej, okay, dobra, no ale to był musical, część musicalu, o to chodziło, żeby w tym całym cierpieniu, w tym całym upodleniu znaleźć pozytywną cechę, że człowiek pęka i z niego promienie wylatują, ten muzyczna, ta energia, no, nie zrozumieliśmy się po prostu, sorry, właśnie chcieliśmy. Po tym miał serio wyjść policjant i jakby złapać tych złodziejaszków, no i miała się zacząć prawdziwa scena. Jak miał wejść policjant, skoro nawet tu nie ma nikogo jeszcze? No bo to graliśmy do tego momentu, a mieliśmy zaraz dogrywać kolejne sceny. Nie, faktura przygotowanego. Nie, ogólnie dupy w RP to jest pora chaty. Spierdalamy stąd.